witajcie w kolejnym odcinku, gdzie chciałem wam pokazać, powiedzieć, co się wydarzyło takiego, że musiałem odwiedzić ASO, dlaczego pojechałem do ASO i co się wydarzyło, co się zepsuło w aucie, to za chwilę wam opowiem. Naprawa normalnie poza gwarancją, gdyby to się wydarzyło, to jest koszt w granicach 2000 zł, bez rabatów, brutto, łącznie. Same części to jest ponad 1500 zł. Jeśli będziecie chcieli, to w opisie wrzucę wam, jakie części, jaki koszt danych części, jeśli chcielibyście zamówić i zrobić to sami. Co się wydarzyło? To zaraz wam tutaj pokażę, bo akurat z tej perspektywy nie widać. Nadmienię tylko tyle, że zamówiłem nowy samochód. Jest to hot hatch. Tyle na ten moment mogę zdradzić. Będę również chciał nim jeździć po torze, po dotarciu. Jakieś tam modyfikacje, tyle ile będzie to możliwe, również zamierzam jakieś przeprowadzić, typu, nie wiem, lepsza opona, lżejsza felga, może krótsze, twardsze sprężyny, ale o tym to będą, na pewno dużo odcinków będzie w najbliższym czasie. Dziś bardziej chciałbym się skupić na tym, co się zepsuło w tym aucie i dlaczego aż 2000 zł to normalnie kosztuje. Więc tutaj zaraz nagram wam z bliska, co się zepsuło, a mianowicie była to część pod nazwą przegub wewnętrzny z prawej strony, czyli ten przegub, który wychodzi ze skrzyni biegów. Przegub, no tutaj widać nowe elementy, pokażę, gdzie był luz, jakie były objawy, dlaczego to się stało, no czy dlaczego to nie wiem, ale no, wygląda na to, że materiał niezbyt dobrej jakości. Auto ma niecałe 65 tysięcy przebiegu, a już jest przegub wewnętrzny do wymiany. W żadnym aucie, jakie miałem w historii, nigdy nie miałem takiej awarii, więc jest to tym bardziej dziwne. Być może jest to wada fabryczna, być może wada tych przegubów z 2016 roku, bo przypomnę, auto jest z 2016, produkcja kwiecień 2016, auto odebrane w maju, więc byłem właśnie na przeglądzie gwarancyjnym. Tuż przed zakończeniem gwarancji poprosiłem o przejrzenie dokładnie auta i zwrócenie uwagi, bo odczuwałem szarpnięcia przy zmianach biegów, zwłaszcza dojeżdżając, na przykład zwalniając, zmiana biegów z dwójki na jedynkę była najbardziej odczuwalne, takie lekkie szarpnięcie. Nie sądzę, aby to miało związek ze skrzynią biegów, więc coś z przeniesieniem napędu. No i ASO znalazło tą przyczynę, właśnie luz na zbyt duży na tym przegubie. Czekałem tydzień czasu na części, zostałem ponownie zaproszony na wymianę, co też uczyniłem, pojechałem, wymieniono mi. Dodam jeszcze, że oprócz standardowego serwisu auta jest też nowy soft skrzyni, tak mi powiedziano, i również tutaj został wgrany nowy soft skrzyni. Na razie nie przejechałem zbyt dużej ilości kilometrów, więc nie mogę się wypowiedzieć, co wniósł ten soft i co on daje. Dla mnie nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Różnica jest tylko odczuwalna taka, że teraz przy zmianie biegu, właśnie najbardziej z dwójki na jedynkę, gdzieś dojeżdżając do jakiegoś tak zwanego śpiącego policjanta, czy po prostu do skrzyżowania, niewyczuwalne jest to szarpanie i zaraz wam pokażę, jak to mniej więcej wyglądało, jak wygląda teraz, ale do tego użyję już tutaj telefonu. Zacznę może od nowej tarczy, którą tutaj widzicie. Dystans jest widoczny. Tarczę wymieniałem niedawno osobiście sam, tymi rękami. Inne rękawice były jedynie. Natomiast no, tutaj tarcza jest funkielnówka, jak widać, klocki również, wszystko hamuje. Wiele osób zarzucało mi, że po co ten na piastę psikać czymkolwiek, że niczym się nie robi i tak dalej. Tej piasty psiknąłem smarem ceramicznym i nie ma żadnego bicia. Dodatkowo smar ceramiczny jeszcze jest między dystansem a tarczą, więc też nie ma żadnego bicia, jest bardzo cienka warstwa tego, więc no, jeśli ktoś za grubo da, będzie bicie, jeśli nie da ktoś grubo, tak jak ja, zero bicia. Mam nadzieję, że uda się nagrać odcinek o tym, jak się hamuje, załóżmy z wyższych prędkości, czy będzie bicie na kierownicy, czy nie, to sami będziecie mogli zobaczyć. Natomiast co chciałem wam pokazać,
to tutaj, jak widzicie, to jest ten prawy przegub wewnętrzny. On jest tutaj, wychodzi ze skrzyni, prawda? Tutaj jest nowa osłona tego przegubu. I tutaj ten przegub, jak się go poruszało, to miał no, takie bicia całkiem spore. Teraz tego bicia nie ma w ogóle. Jak widzicie, o, teraz ono się, cała ośka, półoś rusza, więc, a wcześniej się półośka nie ruszała, tylko sam przegub, więc takie było bicie, taki był objaw i co dziwne, tylko z tej strony, a z drugiej nie. No to, więc tak to wygląda. Wydaje mi się, że coś jest nie tak z jakością użytego przegubu. Być może to poddostawca użył słabszej jakości materiału, bo chciał przeoszczędzić, albo Ford, nie wiem, nie będę tutaj nikogo oczywiście osądzał, bo nie taka jest moja rola, ja tylko mówię, że co się stało, a co ogólnie nie powinno być nawet mieć miejsca, bo tak jak mówię, w mojej historii motoryzacyjnej w żadnym aucie nie miałem tego typu przypadku, ale jak widać, tutaj się to wydarzyło i to kosztuje, tak jak mówię, robocizna sama 420 zł brutto, bez rabatu, co jest, no też nie jest tanio, bo to zajęło wszystko 2,5 godziny, łącznie tam z myciem auta. Auto jest umyte, jak widać. Z myciem auta tyle to zajęło. No ale na szczęście, tak jak mówię, no tuż przed zakończeniem gwarancji udało się tą usterkę usunąć i na pewno przy zmianie biegów w dół szczególnie nie czuć już szarpania. Także no, nie mogę tutaj winić serwisu. Absolutnie mogę tylko go polecić, ponieważ wykryli usterkę i ją usunęli. I tutaj widać nowe obejmy, to Wam pokażę, jak to wygląda. I co? No na Facebooku zamieściłem post oczywiście o tym, że jestem w jednym z najlepszych ASO, czy w najlepszym ASO Forda, jakie znam. No, kilku ludzi się oburzyło. Jak to? To nie jest najlepsze. No, naprawdę, czytajcie czasami ze zrozumieniem, jeśli mówię, że byłem w najlepszym ASO, jakim znam. To tak, ja nie mówię, że byłem w najlepszym ASO na świecie albo najlepszym ASO w Polsce, tylko jaki znam, a to jest wielka różnica, bo być może oczywiście są lepsze ASO, ja nie twierdzę, że absolutnie nie, natomiast te, które, z którymi ja miałem styczność, uważam, że jest najlepsze, jest to Revo Lubin, polecam, jeśli chcecie, mogę zostawić telefon do doradcy, z którym ja się kontaktuję i możecie się sami przekonać, czy to ASO jest dobre, czy to ASO jest niedobre. Nie mówię, że nie robią błędów, bo mechanicy są również różni z różnym doświadczeniem. Zależy na jakiego się trafi. Jest mechanik, który ma wieloletnie doświadczenie, jest dobry, jest mechanik, który przeszedł dopiero szkolenie i się doucza. No no może nie być do końca doświadczony i może popełniać błędy. No tak jak wszędzie, prawda? To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o właśnie ten przegół wewnętrzny, jak widzicie, nowa osłona, półoś jest stara, nie wymagała naprawy, dlatego że luzu nie ma na tej półosi, tylko był na samym przegubie. Co jeszcze chciałem dodać? Dokupiłem gwarancję 12 miesięcy za 200 zł. Więc no, jeśli będzie wymagała naprawy również półoś, że znowu zacznie coś się dziać, no to jeszcze mam te 12 miesięcy na naprawę lub inne rzeczy. Tam są wyłączenia, na przykład jeśli chodzi o koszty alternatora, jakichś innych pierdół, są wyłączenia i partycypują w kosztach, nie ma 100% refundacji. Natomiast tak czy siak za 200 zł 12 miesięcy, myślę, wydaje, że na silnik ogólnie i skrzynie i podzespoły to nie jest jakiś mega wysoki koszt i stwierdziłem, że dlaczego nie, mając na uwadze, że na przykład właśnie tutaj zaoszczędziłem w tym momencie jakieś 2000 robiąc auto w serwisie, sama półoś z częściami to jak mówię 1500 zł, więc nawet jakby to robić w niezależnym serwisie, no to koszty nie byłyby dużo większe, mniejsze niż te, które serwis oferuje 420 za 2,5 godziny naprawy tej półosi, wymiany tej nie półosi, a przegubu wewnętrznego. Więc tak to wygląda. Oczywiście zachęcam do subowania kanału. Tak jak mówię, hot hatch zamówiony. Czekam na odbiór. W przyszłym tygodniu będzie się działo. Na pewno chciałbym jeździć po torze. Chciałbym to nagrywać. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy jesteście w ogóle zainteresowani? Bo być może nie jesteście w ogóle zainteresowani. W ogóle nie interesuje Was temat hot hatchy i chcecie tylko mieć filmy o Mondeo. Może nie interesuje Was w ogóle jazda po torze,
żeby to nagrać. Jakieś modyfikacje audio, jeśli Was nie interesują zupełnie, to chciałbym o tym wiedzieć. To nie będę nagrywał, albo będę nagrywał, nie wiem, może treści na nowym kanale, żeby nie mieszać Mondeo z hotchaczem. Nie powiem jeszcze jaki, powiem Wam tylko jaki jest kolor. To chyba mogę zdradzić. Może część osób już będzie wiedziała, co to może być. Jest kolor biały. Tyle mogę powiedzieć na ten moment, ale już za tydzień będziecie wiedzieć dokładnie, co to za auto, bo będzie nagrany odbiór tego auta, tak więc będą kolejne filmy. Mondeo również będzie nagrywane. Tu chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że spalanie mi spadło z ostatnich 2000 km mniej więcej, odkąd zacząłem nowy środek do paliwa stosować, o którym też Wam powiem, jeśli będziecie chcieli oczywiście, żeby to nagrać. Bo sam chciałbym sprawdzić, ile na autostradzie spala Mondeo przy autostradowych prędkościach. Spadło mi o 0,3 z ostatnich 2000 km. Sorry, z ostatnich 5000 km spadło mi o 0,3. Palił średnio 10,4, teraz jest 10,1. Więc wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku to jest jeszcze więcej niż 0,3. I tutaj chciałbym się Wam sam sprawdzić i z Wami się podzielić. Chyba, że Was to w ogóle nie interesuje, ile pali Mondeo MK5 2.0 240 koni. No to też dajcie znać w komentarzach, to po prostu nie będę tego robił. Oczywiście, tak jak mówię, no, łapki w górę, jeśli się podobało. Jeśli cokolwiek wynieśli się z tego odcinka, no to dajcie znać w komentarzach. Tak to wygląda z mojej strony. Koniec gadania, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.